Wie pan co, ja wychodziłam do pracy z domu na nocną zmianę, gdzieś koło godziny 21. I coś, widziałam takie światełka nad głową latające, ruszające się. Ale zwróciłam uwagę na to, ale pomyślałam sobie, że to jakieś lasery, jakieś, nie wiem, ktoś sobie żarty robi. Tak mi do głowy przyszło i przestałam na to zwracać uwagę. Ale to cały czas ze mną się poruszało. Tak, ja szłam w kierunku przystanku na przewóz pracowniczy i to cały czas obok mnie się poruszało. Ja szłam na ten przystanek około 10 minut i wiedziałam już, że to nikt, żaden człowiek nie ma możliwości tak daleko za mną iść z jakimś laserem. Zaczęłam zwracać uwagę na ludzi, którzy na ulicy jeszcze było dość sporo osób. Czy ktoś to widzi, ale nikt na to nie zwracał uwagi. Wydawało mi się, że tylko ja to widzę. Czy to było w godzinach wieczornych? To była taka szarówka, już słońce zaszło, ale jeszcze tak całkiem ciemno nie było. Także to było widoczne, dlatego że to miało takie bardzo delikatne światło, takie białe. Biała. A w jakiej odległości to się znajdowało od pani? Wie pan co? To nie było wysoko. To było gdzieś tak na wysokości, może nawet ciut niżej niż chmury są na niebie. I ja się temu dokładnie przyjrzałam, bo w pewnym momencie, jak skręciłam w uliczkę, to było to na wprost przede mną, także bardzo dobrze to widziałam. To się obracało w lewą stronę. Na takim, jakby to panu wytłumaczyć, taki okrąg i po tym okręgu jakby się obracały dwie, no ja to tak nazywam, takie chmurki jakby okrągłe. To wyglądało jak zrobione, no takie, nic mechanicznego na pewno. Obracało się w lewą stronę bardzo szybkim ruchem na pół tego okręgu i zatrzymywało się na kilka sekund. Potem znów się obrót i znów zatrzymanie. I to cały czas jeden taki jednostajny ruch był tego. Także ja się bardzo dokładnie temu przyjrzałam. Nad jaką to miejscowością było? Sosnowiec. Ja w Sosnowcu mieszkam. Także no ludzi tu było dość sporo na ulicy, dlatego się zastanawiam, o co tu chodzi. Czy ja widzę coś więcej, czy ludzie po prostu, no, nie wiem, no to takie delikatne światło bardzo dawało. Jak wyszłam z domu na przystanek, idę jakieś 10 minut. To tyle czasu to trwało. Potem wsiadłam do przewozu, to jeszcze było tam. I obserwowałam z przewozu, ale to potem gdzieś znikło, nie było już tego. Czy rozumiem, że to podążało za panią, czy po prostu w pani kierunku, tak, czy, tak. czy przemieszczało nie, się to... razem z panią? Razem ze mną, no. Bo ja się zdziwiłam, najpierw myślałam, że jakieś dzieci sobie żarty ze mnie robią. Gdzieś z balkonu puszczają te lasery takie. No bo to dokładnie tak wyglądało. Gdzieś, bo to nie było gdzieś bardzo wysoko na niebie. To było niżej. Ale jak zaczęłam skręcać w te uliczki, już w takie pustkowia bardziej i tam nie mogło być żadnych ludzi ani budynków, z których mógłby to ktoś puszczać. No nie było takiej możliwości. No to już wtedy zaczęłam przebierać uszami, że tak powiem. Nie bałam się tego, ale no takie jest, tak ogromną ciekawość miałam, co to jest w ogóle. Coś takiego pierwszy raz widziałam. Ja sobie to narysowałam, bo mówię, pamięć ludzka jest dobra, ale krótka, czasem tak. Zawodna. Narysowałam sobie parę rysunków, żeby nie zapomnieć szczegółów, bo jednak najlepiej się pamięta na świeżo. No na pewno zapamiętałam, że to się kręciło w lewą stronę. I zatrzymywało się na kilka sekund, tak no, wprost jakby mojej twarzy i potem znów obrót. Dziwne, bardzo dziwne. Czyli można powiedzieć, że nikt oprócz pani nie zwrócił, że tak powiem, uwagi na to zjawisko? Nie. Ja po drodze, jak wyszłam z domu, rozmawiałam z sąsiadką jeszcze i ona w ogóle nie, wie pan, takie zwykłe przywitanie, parę słów, ale i też ją obserwowałam, czy ona to widzi, a nie chciałam z siebie robić wariata, bo nie byłam pewna,
Także to ta godzina była i to ruszyło za mną od domu. Tak jak wyszłam z domu, tak jakby to czekało tu gdzieś w pobliżu. I potem podążało do samego przystanku. O ile dobrze pamiętam, to jeszcze po drodze do sklepu wchodziłam. Cały czas to za mną, obok by nie szło. A proszę powiedzieć, czy pani zauważyła, że później to znikło, czy po prostu pani już straciła to z widoku? Nie, czy, ja to straciłam z widoku, tak, bo jak ruszyliśmy, potem były drzewa, wysokie budynki, także zanim wyszliśmy na takie czystsze niebo, no to gdzieś to straciłam z oczu po prostu. Jak już wysiadłam w pracy, bo pracuję w Dąbrowie Górniczej, tam no, kilka dni obserwowałam niebo nieustannie, że tak powiem, ale tego już nigdy więcej nie widziałam. To było w okolicach września, października, gdzieś tak. Tego roku, mówimy o tym roku. Tego roku, tak, tak. No i do tej pory na razie nic takiego podobnego mi się nie przytrafiło. No, coś takiego pierwszy raz w życiu widziałam.